Chłopaki do wzięcia, z domu rodzinnego Ryszarda Szczeni nic nie zostało. Ostatnie nagrania przyprawiają o dreszcze. Jeden z uczestników programu Chłopaki do wzięcia wyszedł ostatnio z więzienia. Szczena swego czasu powrócił w swoje rodzinne strony, mimo że niewiele już tam zostało. Pokazał na nagraniu, jak wygląda jego dom. Ryszard Szczena, Dąbrowski, gwiazdą Chłopaków do wzięcia. Ryszard Szczena Dąbrowski zdobył chwilową sławę po udziale w programie Chłopaki do wzięcia. Od zawsze budził jednak mieszane uczucia i liczne kontrowersje. Teraz jest głównie znany ze swoich problemów prawnych. Jest sprawcą m.in. oszustw kredytowych, jeździł też pod wpływem alkoholu. Parę dni temu pojawiły się podejrzenia o ponowne psychiczne i fizyczne znęcanie się nad jego życiową partnerką Joanną Wielochą. Ryszard Szczena swego czasu odwiedził swój rodzinny dom. Od pewnego czasu krążyły plotki dotyczące jego miejsca zamieszkania. Na początku pojawiły się nagrania w sieci ukazujące, że budynek jest w złym stanie i nie nadaje się do zamieszkania. W ostatnim miesiącu pojawił się film sugerujący, że dom Szczeni został rozebrany. Po wyjściu z więzienia mężczyzna pojechał do Koźniewa, wsi, w której stał jego dom. Na miejscu zobaczył jedynie gołą parcelę oraz ślady po wcześniejszej zabudowie. Można dostrzec tylko charakterystyczną pompę i studnię, którą widzowie kojarzą z dawnych odcinków Chłopaków do wzięcia. Na nagraniu można również zobaczyć ślady bieżnika na ziemi należące do ciężkich maszyn. Nie zostało jednak wyjaśnione, co konkretnie stało się z domem. Nic nie zostało z domku, napisał na TikToku. Ryszard Szczena Dąbrowski jasno ogłosił, że obecnie mieszka w ośrodku dla osób bezdomnych. Wskazał na pilną potrzebę odzieży i obuwia, gdyż opuścił swoje miejsce zamieszkania jedynie w ubraniu. Wyraził zamiar podjęcia pracy, sugerując, że wyciągnął wnioski z poprzednich doświadczeń życiowych.